Okej, widzowie, także lecimy z podsumowaniem obecnej edycji legendarnego lochu. Robimy to sobie na streamku, dlatego że zostało niecałe 6 godzin do zamknięcia tej edycji. Są to oczywiście otchłanie szaleństwa, tak się ta edycja nazywała. Możecie napisać pozdro YouTube. No i co? Co mogę tutaj powiedzieć? Jeżeli chodzi o obecny legendarny loszek, dużo głosów się pojawiło, że ta edycja była jakaś prostsza. O wiele więcej osób zrobiło na raz całe przejście. No i ogólnie, takie czytałem komentarze przynajmniej, że jakoś łatwiej ten legendarny loszek się robiło. I w sumie też mam takie odczucia, też mi się wydaje, że dość prosto co niektóre podejścia nam szły. No i co, ja już mam trochę zmiksowany łeb, jeżeli chodzi o ten legendarny loch, bo przez całe 10 dni, dzień w dzień na streamkach sobie go robiliśmy. Wszystkie postacie mam praktycznie poprzebierane, no i wygląda to całkiem nieźle. No i teraz oczywiście pokażę wam, jak to wyglądało. Oczywiście pamiętajcie, że na YouTubie trwa giveaway za aktywność, więc każdy komentarz plus like pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu za aktywność i każda osoba, która się w to bawi, musi mieć również subskrypcję na kanale na YouTubie, więc pamiętajcie, aby to zrobić i tego suba z dzwonem najlepiej zostawić, żeby żadnego filmu nie przegapić, a rozstrzygnięcie giveawaya za aktywność, jak i tutaj za kodzik twórcy wrześniowy już niebawem. Dobra, zaczynamy. Co my tu mamy? AM1, polecimy sobie od początku do końca. AM1 i może na początek statystyki. Jak to tu wyglądało? No zrobiliśmy łącznie 18 razy ten legendarny loch. Ja miałem taką taktykę, żeby pierwsze 3, może 4 przejścia robić ultimate, no a potem już sobie robić zwyklaki. Więc no jak widzicie tutaj, suma zebranych legendarnych przedmiotów 18, czyli 18 razy, zarobiliśmy 150 milionów golda, próby na podejście z najlepszym wynikiem 4, oczywiście wszystkie itemki zdobyłem, jestem praktycznie cały przebrany, no i już niebawem klikanko lochów na tym zabójcy się szykuje na odcinku, a jeżeli chodzi o klaser, wygląda to tak, że brakuje nam broni maga i tarczy, to oczywiście łatwo zdobyć, tu też mnie dużo osób dopytuje, jak działa ten trik. No więc działa on tak, tu w ogóle coś rzucałem dzisiaj do kibla, nie, to wam mogę zaprezentować od razu. Mamy broń jakąś zwykłą, epicką, najzwyklejszą, nie musi być legendarna. Zmieniamy sobie tutaj wygląd, to musimy zrobić u Kowala, personalizacja, cyk. Zmieniamy sobie wygląd na właśnie tą legendarną z danego setu, której potrzebujemy. I klikamy ofiara i cyk, mamy tarczę. I jak widzicie, tutaj nam się pojawiło plus 1 i po prostu ta tarcza nam wskakuje do klaserka. Także no, prosty sposób, jak mamy już broń dla swojej klasy, to dla pozostałych klas plus tarczę możemy bardzo łatwo zdobyć. Chyba że gramy wojownikiem, no to wtedy oczywiście tarcza no może nam dropnąć normalnie z legendarnego lochu. Także widzicie, teraz mi brakuje tylko broni, magusia, no i tutaj cała reszta zdobyta. Może wam jeszcze pokażę, albo to dobra, na kolejnym koncie. Na kolejnym koncie wam pokażę animację tej broni. Lecimy dalej, teraz paladyn. Na paladynie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, kiedy klikamy lochy, około 500 levela, więc jeszcze troszeczkę czasu musimy na to poświęcić. Natomiast tak, no tutaj zrobiliśmy 15 razy, próba na podejście z najlepszym wynikiem 2, więc to już lepiej wygląda. Prawie 1,5 miliarda golda zarobione. No i oczywiście, jeżeli chodzi o klaserek, to tak samo. Brakuje nam tarczy i broni zwiada, a całą resztę posiadamy. I teraz tak, jak wygląda broń, animacja broni wojownika. No tu mamy Firebola jako pierwszego, no taka zwyczajna. O dziwo, normalnie się trzyma tą broń za rękojeść. Jak widzicie, nie jest do góry nogami, jak to miała w zwyczaju broń legendarna być. Także no, zwyczajna brońka. Ogólnie bardzo ładny ten set. Powiem wam, że jak sobie tutaj wejdziemy na przykład na Kronikusa, czyli top 1 serwera AM1, to zobaczcie, jakby on tu jeszcze dorzucił złotą ramkę razem z tą tarczą i z tym wszystkim, no to set wygląda naprawdę ślicznie. I też widziałem takie komentarze, bardzo dużo komentarzy, że właśnie ta edycja legendarnego lochu Otchłanie Szaleństwa, czyli nowa edycja, ślicznie wygląda w całości. No po prostu ładne itemki, tak? Ładne itemki. Dobra, lecimy dalej z wiadowca. No i tutaj tak, jeżeli chodzi o statystyki, to mamy 13 razy zrobiony. Tutaj nam się udało zrobić na raz, z tego był odcinek na YouTubie. 1,230 mld golda zarobione. No i też wszystko zdobyte. No ogólnie tak, jeżeli chodzi o M1, EU1 i EU5, no to ja się poprzebierałem w całości, bo tu już mi itemy dużo dawały. Tu zmieniłem wygląd tych rękawic, one są legendarne tak naprawdę. Zresztą to widać po statystykach. Tu rozrzuty też mi bardzo ładne siadały. No ogólnie bardzo, tu tak samo super rozrzut. Bardzo szczęśliwa i udana edycja legendarnego lochu. Tu też świetne rozrzuty na tych brońkach na zabójcy.
Także super, dobra, lecimy dalej, nekromanta. No i tutaj mamy 13 razy zrobiony legendarny loszek. Tutaj mamy dwójeczkę również. No i 950 milionów golda zdobyte. Tutaj też jestem w całości przebrany, rozrzucik broni też cudowny. No i na nekromancie mi jeszcze brakuje dwóch runek 60% na pachołki. Oczywiście ja teraz stopuję lochy, ale tutaj polowałem na te maksymalne runki, niektóre mi poleciały. Ale jeszcze dwie brońki musimy właśnie na nekromancie sobie zdobyć, nie? Te maksymalne dać na pachołki już będzie z głowy. Ale jeżeli chodzi o łączne odporności, to jest wszystko git. Dobra, lecimy dalej, EU10. Na EU10 ten legendarny loszek zrobiłem wiele razy, bo aż 28, co ciekawe. Natomiast tutaj szukałem maksymalnych run. Ja w tym momencie na EU10 mam jakoś S130, coś koło tego. Może S135. I po prostu szukałem maksymalnych runek, więc w tym legendarnym loszku sobie te maksymalne runki dropiłem. Niecały milion golda zebrany, tutaj dwójeczka, no i 28 razy zrobiony. Brakuje mi jeszcze, niestety jeszcze dwóch łącznych odporności 25%. Całą resztę maksymalnych runek mam. A jeżeli chodzi o pachołki, no to też mi brakuje tutaj łącznej odporności. U niektórych... Tutaj Kunegunda, tak, Kunegunda jest na razie full przebrana, ona ma maksymalną ilość łącznej odporności, brońkę 60% i tak dalej. No ale tutaj Mariuszek i Barbar jeszcze tych runek nie mają. Natomiast to w swoim czasie, no my tu jeszcze będziemy bardzo długo lochy stopować. W każdym razie no też świetny rozrzut na broni, no ten może nie jakiś taki giga dobry, ale ogólnie okej. Jak na broń wojownika. I też jestem w całości przebrany, sporo golda zarobiłem. Lecimy dalej, W50. Na W50 się nie przebierałem, przebrałem tylko broń. Brońka mi poleciała w ogóle świetna. No ale cała reszta itemów mi dawała tam po 20 stat, więc nie było jeszcze sensu na tej edycji się przebierać. Ale mimo wszystko, no mówię, broń przebrałem, brońka poleciała super. I tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, to mamy 2 miliardy 235 milionów golda, 18 legendarnych itemków zebranych. No i dwójeczka, nie? Tak to wygląda. I teraz tak, nie pokazałem wam jeszcze animacji broni Magusia, więc wam pokażę tutaj na ręce na przykład, niech będzie. No taka jest animacja. Jakby... No, przegrałem. Jakby no, taka zwyczajna, nic szczególnego, nie? A jeżeli chodzi o broń zwiadowcy, to wam jeszcze na szybko pokażę. Pyk. No animacja zwiadowcy akurat fajna, w sensie to mi się podoba. Dlatego, że no strzela takim jakby, nie wiem, czarnym glutem, ale fajnie to wygląda. Generalnie fajnie to wygląda. Stricte animacja, bo brońka, no taka okej. Brońka mi się chyba najbardziej podoba Magusia. Zresztą jak zawsze. Dobra, lecimy dalej. Wojownik. Wojownik jak widzicie cały przebrany, złoty secik, fajnie to wygląda. No i również na wojowniku tutaj... Na wojowniku się w ogóle przebierałem. Atramentem, tak, bez kitu, bo to jest ośmiornica, no. Jeżeli chodzi o wojownika, to się cały przebrałem, bo tu już mi itemy naprawdę dużo dawały, po około 60 stat. Także tutaj się w całości przebrałem, mamy nowe itemki. No i tu zrobiłem 14 razy, wystarczyło, żeby się w całości przebrać razem z tarczą. Prawie 1 600 000 000 golda zebrane, trójeczka. I tyle. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o naszego woja. Tu wam może jeszcze zaprezentuję, jak tarcza wygląda w walce. No ale to jakby nic szczególnego, nie? Generalnie nic szczególnego, dobra. Lecimy dalej, W58. Na W58 przebrałem tylko niektóre itemy, bo mi tam dawały pancerz na plus, dawały mi ze 30 albo nawet 40 stat. Także tutaj na W58 niektóre itemki przebrane, ale tak to głównie brońka. No i brońka też z bardzo fajnym rozrzutem. A na woju jaka była w ogóle? No, na woju też w ogóle super rozrzut. No mówię, giga szczęśliwa edycja tego legendarnego lochu. Jak dla naszych wszystkich postaci. No i tutaj statystyki. 16 razy zrobiłem 2 miliardy 200 milionów golda zebrane. Dwójeczka. No i w klaserku też brakuje mi tylko jakiejś tam broni dla innych klas, nie? To powiedzmy standardowy schemat. Oczywiście wiadomo, pofarmiłem tutaj golda z itemów, bo głównie to robiłem na eventach Wiedźmy, głównie tydzień temu. Więc dużo itemków sobie epickich znowu ogarnąłem, żeby mieć do kibelka. Na tych kontach, na których jeszcze nie mam maksymalnej aury. Na tych kontach, na których mam maksymalną aurę, czyli S40 i W50, sprzedawałem wszystko, więc tych itemów było sporo golda. Także no statystyk sporo wpadło. Generalnie sporo nam wpadło stat.
No i ogólnie wiadomo, no, kolejna edycja na plus. W60, tutaj też będę klikał lochy około 500 levela, bo też was to pewnie ciekawi. Również się w całości przebrałem. Tutaj jeżeli chodzi o rozrzut, to też całkiem spoko. Itemki poprzebierane. No i tutaj mamy 13, mamy trójeczkę. I 1650 milionów golda. No tak średnio porobiłem ten loch powiedzmy 15 razy na konto, nie? Tam tylko EU10 było wyjątkiem, bo na EU10 naprawdę no bardzo chciałem te maksymalne runy, ale jeszcze troszkę nam brakło, jeszcze troszkę mi tych runek brakuje. No i dobra, S40, na S40 przebierałem tylko bronię, bo też no reszta itemów była w miarę świeża, nie było sensu zmieniać. I na S40 mamy takie dwie brońki, w ogóle zobaczcie, na obu zabójcach, że tak powiem, nam poleciały dwie bronie. Tam gdzie się musiałem poprzebierać, bo mi itemy dawały dużo stat, też nam poleciał cały set. No super, super nam to wszystko poszło ogólnie. No i mamy tak, takie brońki, jak tutaj widzicie na tym zabójcy. Jeżeli chodzi o statystyki, to zrobiliśmy 16 razy, miliard, prawie 700 milionów golda. Tutaj też w ogóle nam się raz udało na raz zrobić, już tego nie nagrywałem, bo nie było sensu drugiego takiego samego filmu zrobić. Ale no, też na raz nam się udało na tym koncie legendarny loszek zrobić, więc mówię. Jedna edycja legendarnego lochu na dwóch kontach bez deada nam siadło, nie? Więc super, super generalnie. I co więcej? No i tyle. I tak naprawdę tyle. Tyle jeżeli chodzi o nasze przebieranie. Mówię, bardzo udana edycja legendarnego lochu. Niespodziewana edycja legendarnego lochu, bo pierwszy raz była pod koniec sierpnia. Teraz ja obstawiam, że legendarny loch będzie 6 razy do roku zamiast 4, że będzie jakaś jeszcze nowa edycja dodana i jakoś to pomieszają. Także ten legendarny loszek będzie częściej. A wy oczywiście dajcie znać, jak wam poszła ta edycja legendarnego lochu, czy udało wam się znaleźć brońkę, bo wiem, że każdy poluje na broń, czy fajną, czy nie fajną, piszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam. Kupujcie grzybki z kodem neutral, kciuka w górę zostawcie. I chyba wszystko, jeżeli macie jakieś pytania co do mojego legendarnego lochu, co do tutaj przebierania i tak dalej, to również śmiało w komentarzach możecie pisać. Także mówię, podsumowując, bardzo, bardzo udana edycja legendarnego loszku.